Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zgodziłem się przyjechać po raz wtóry w mury naszej szkoły. Nazywam się, może ktoś wie, Hans Christian Andersen, popularny autor bajeczek. Chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj baśniową przygodę Królowej Śniegu. Wszyscy marzymy już o ciepłych i słonecznych dniach, dlatego przeniesiemy się do ciemnej, ognistej i niezwykle gorącej krainy, gdzie bardzo dobry czarnoksiężnik ze swoimi pomocnikami postara się dzięki swej czarnej magii stworzyć lustro, które nie pokaże prawdziwego oblicza. To, co piękne, zbrzydzi. Co kolorowe, uczerni. To jest siła czaru. Aż nagle czarnoksiężnik złapał lustro i leciał z nim daleko nad lasami, nad chmurami, daleko pod słońce. Lustro tak się nagrzało, że pękło i rozpadło się na wiele odłamków i rozsypało się po całym świecie. Jeden z kawałków wiruje, 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 aż spada nad małą wioskę, zwaną Sobolewem, w której mieszka Gerda ze swoją babcią i jej przyjacielem Kajem. Poznajcie ich zatem! Dobry jesteś, co? Przestań się, uspokój w końcu, byś się zachowywał, człowieku! Daj mi spokój, dobra, to widzę, co robimy. Ja to co? Ja więc, wy do garów, a ja se zapalę. Babcia, słyszałaś? Od nas do garów wysyła, babciu, to też zareaguj. Przestań, no zostawko, no człowieku, uspokój się, zachowuj w końcu. Boże, fajek zmarnował. Minoka wpadło! Pokaż! Zobaczymy! Daj spokój! Pokaż, Kaj! Co się stało? Tymczasem za oknem pojawia się Królowa Śniegu, przynosząc ze sobą siarczysty mróz i zamieci. Kaj dostrzega Królową Śniegu, nie może od niej oderwać oczu. Wpatrzony i urzeczony jej urodą, idzie za nią aż do krainy wiecznego lodu.
ojcem Gerda czekała, długo czekała, bardzo długo czekała na Kaja i nie doczekawszy się, rozpoczęła poszukiwanie. Szukała, 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 gdzie się tylko dało, aż w końcu dotarła do lasu. Nagle, ku swojemu zdziwieniu, spotyka leśniczego, odprowadzającego Śnieżkę. Zapytała ich, czy przypadkiem nie widzieli Kaja. Przecząco pokręcili głowami, a leśniczy kazał jej iść dalej. Gerda zatem szła dalej i dalej i dalej, aż została napadnięta przez zbójników, którzy zaprowadzili ją do swojego herszta. Gerda wyżaliła się zbójnikom i żal im się jej zrobiło. A zbójnicy z przytupem zaczęli tańczyć. Będzie lepiej, cierpisz, ale my ci postanowimy pomóc. Przyprowadzili jej renifera, który miał ją zawieść do krainy wiecznego lodu. I tak Gerda mknęła między drzewami, między lasami. Tymczasem w zamku... Kajo, czy ci dobrze ze mną? O, królowo, świetnie, jest bardzo dobrze. Ale wiesz, że może być lepiej. Nie wiesz? Nie domyślasz się, co ja mogę chcieć? Taniec! Rozbawiony i przeszczęśliwy Kaj poczuł straszny ból. Moje oko ponownie. Moje oko. Nie wiedział, co się dzieje. A z niego wypada mu kawałek magicznego lustra. Co to jest? Kaj. Gerda. Kaj. Moja kochana. Moja kochana. Teraz cię zauważyłem. Opuścił mnie. To, co najważniejsze na tym świecie, to być człowiekiem i to dobrym człowiekiem. We wnętrzu każdego z nas drzemią prawdziwe skarby. Trzeba tylko umieć je odkrywać. Bye.
idź.